Zapowiadało się na brutalną konfrontację, a ostatecznie było przyjaźnie i spokojnie, o ile w tej sytuacji możemy mówić o atmosferze przyjaznej. Nie jest bowiem tajemnicą, że środowiska lewicowe i narodowe, łagodnie mówiąc, sympatią się nie darzą. Za nami kolejna szczecińska manifa różnorodności. Miała ruszyć o 12 w niedzielę z Placu Grunwaldzkiego pod Urząd Miasta. Tam od godziny 11:30 na przedstawicieli środowisk lewicowych, feministycznych i homoseksualnych czekali już przedstawiciele Narodowego Odrodzenia Polski. Normalna rodzina! Chłopak, dziewczyna! Normalna rodzina! Chłopak, dziewczyna! To tylko przykład jednego z okrzyków. Nienawistne zdania padały również z ust przedstawicieli Wielkiej Polski Katolickiej. Sodomici! Precz z ulicy! Sodomici! Precz z ulicy! Sodomici! Precz z ulicy! Organizatorzy manify na kilka godzin przed startem zdecydowali o zmianie trasy marszu, co spowodowało, że między grupami nie doszło do bezpośredniej konfrontacji. O 12 marsz wyruszył, nie zabrakło lokalnych polityków i aktywistów. Apeluję jednocześnie o to, żeby nie poddawać się w momencie, kiedy to wszystko, co jest piękne, jest tłamszone, nie poddawać się w momencie, kiedy inni ludzie, którzy nie zgadzają się z tym, reprezentują swój punkt widzenia w sposób nie do przyjęcia. Nie poddawać się. Wolność! Wolność! Tolerancja! Wolność! Wolność! Tolerancja! Chcemy miłości! Nie chcemy przemocy! Chcemy miłości! Nie chcemy przemocy! Kolorowy pochód przeszedł przez centrum Szczecina i skończył trasę na placu Orła Białego. Na mecie przyznano pozytywne niebieskie kartki, przykładowo dla Danuty Rodziewicz, byłej dyrektor liceum nr 4, oraz czerwone dla Krzysztofa Soski i Elżbiety Masoć za chaotyczną reorganizację oświaty. Na manifie poruszono wiele tematów i haseł dotyczących roli kobiety we współczesnym świecie. Domagano się respektowania praw kobiet. Polska nie jest krajem przyjaznym. Świadczy o tym chociaż raport równości płci z 2011 roku, który plasuje Polskę na 42 miejscu. A smutne jest to, że w ciągu roku skoczyliśmy tylko o jedno oczko do góry, więc naprawdę to niezbyt dużo. I jest jeszcze bardzo, bardzo dużo do zrobienia. Organizatorzy wytłumaczyli również, dlaczego zdecydowali na zmianę trasy marszu. Pierwotnie manifa nasza miała ruszyć z Placu Lotników, ale po negocjacjach przeszliśmy na Plac Grunwaldzki i mieliśmy zakończyć naszą manifestację pod Urzędem Miasta. Kiedy dostaliśmy informacje i pogróżki na naszych portalach, że kontrmanifestacja jakby będzie czekała na nas, zdecydowaliśmy się dla bezpieczeństwa uczestników manify zmienić trasę na Orła Białego po konsultacji z policją. Manifa 2012 była liczniejsza niż ubiegłoroczna, a hasła dotyczące państwa świeckiego i równouprawnienia są zdecydowanie popularniejsze. Nie obyło się również bez zakłóceń. Grupa przedstawicieli Ruchu Narodowego po godzinie 13 dotarła na metę manify. Padło kilka ostrych sformułowań. Tu jest Szczecin, nie Bruksela! Tu się nie popiera! Tak, jesteśmy oburzeni ze względu na to, że policja jednak dopuściła do konfrontacji obu grup. My tu jesteśmy legalnie, ta grupa niestety przyszła tutaj nielegalnie, powinny zostać spisani, powinny wobec nich zostać wyciągnięte konsekwencje. Oni uniemożliwiają nam realizowanie naszego prawa do zgromadzeń. Wiele osób bało się dzisiaj przyjść ze względu właśnie na bandę kiboli. Na szczęście obyło się bez poważniejszych incydentów. Na miejscu interweniowała policja. Obie strony, zarówno lewicowa, jak i narodowa, mają prawo do prezentowania swojego światopoglądu. W przypadku tej drugiej grupy problemem jest jednak to, w jaki sposób to robi. Można przecież manifestować, nikogo przy tym nie obrażając.